strony Paweł. Jerzy. Cześć, nazywam się Szymon. Karolina Szewc. Bartek mam na imię. Michał. Cześć. Strasznie się cieszę, że jestem z wami. To było moje marzenie od wielu lat. Długo na nie pracowaliśmy. Dwa najdłuższe kroki. Idę jakby ktoś poplątał drogi. Dwa kroki spojrzeń. Za drzwiami będzie swobodniej. Myślę, że wszyscy mamy takie poczucie, że nie jedziemy do tych miejsc z nastawieniem teraz będziemy tworzyć muzę razem z dziewczynami z Poprawczaka, a teraz będziemy grali z więźniami. Ja w ogóle nie mam takiej nomenklatury w sobie. Jedziemy i spotykamy się z drugim człowiekiem. My gramy z Bartkiem bardzo dużo i gramy w przeróżnych składach. Graliśmy z niepełnosprawnymi, teraz gramy z chłopakami. I tak naprawdę te wszystkie zespoły, między nimi nie ma różnicy. Po prostu wszyscy grają i ja się też w to bardzo wkręcam. To jest, po prostu mi się fajnie gra. Przychodzę, gramy 3 godziny. To jest dość dużo w sumie. I cały czas gramy. Na moment jak zapada cisza, to zaraz ktoś gdzieś zaczyna coś grać, ktoś się dołącza i tak dalej. To się tak fajnie nabudowuje. Ja sobie zamykam oczy, myślę o czymś, jest mi naprawdę fajnie, po prostu potem wracam jakby myślami do tego miejsca i to cały czas ta muzyka się tworzy, ona sobie płynie. Działamy 11 rok, przez 7 czy 8 lat naszym fundamentem były osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tworzyliśmy tam 17-osobowy zespół. Od kilku lat na podstawie zespołu jeździmy do różnych miejsc, do różnych środowisk i po prostu gramy. I chcemy, żeby ta muzyka nie była celem samym sobie, że my musimy mieć ładne piosenki, tylko chcemy mieć fajne zespoły z fajnymi ludźmi. Tak błogo na w tym deszczu, on nie potrzebuje nóg. Też padam z samotności, kroplą gładzę twarz czułości. Tak chciałem bardzo podziękować tutaj artystom, którzy do nas przyjechali wczoraj i również tym chłopakom, którzy tutaj muzykę jazzową będą dzisiaj grali. Naprawdę niezwykle otwarci ludzie, bardzo profesjonalni. Bartek, który kapitalnie poprowadził warsztaty z podopiecznymi, a sam wczoraj przyznał, że gdzieś obawiał się, nie wiedział do końca jak ma z nimi rozmawiać, ale chłopaki bakcyla moment złapali i po prostu popłynęło to wszystko. Też padam w samotności, kroplą gładzę twarz. Zakład karny w Białej Podlaskiej jest to druga przestrzeń, w której realizujemy naszą inicjatywę. Projekt UFO, czyli Kultura Ufa Miłości. Realizuje go Fundacja Muzyczni Czarodzieje wraz ze sceną Jazz State. Także dzisiaj jest drugi dzień warsztatów muzycznych aktywizujących panów z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zwieńczony koncertem, podczas którego usłyszymy przygotowane utwory, a potem zaprezentujemy muzykę improwizowaną. Zagrają artyści skojarzeni ze sceną Jazz State. Już widzę nowy dzień, choć mamy jeszcze noc. Noc. Już widzę nowy dzień, choć mamy jeszcze noc. Założenie główne było stworzyć zespół, nie? Czyli na pewno, teraz podam założenie, które jest naszym najgorszym założeniem, jakby było, że przychodzimy, na przykład przyjeżdżamy do chłopaków i mówimy tak, Michał was nauczy i pokaże wam, co macie robić na gitarze. I ktoś, okej, dobrze. Ja mówię, a teraz zróbmy coś innego, czyli mądry Bartek, mądry Michał przekazuje komuś, co ma robić, nie? Nasze założenie jest kompletnie inne, czyli cześć, nie mamy żadnej piosenki, zróbmy razem tą piosenkę, nie? No i tak wyszło, że mamy 5, czyli bez chłopaków byśmy nie powstał zespół.
I muzycy z ekipy Muzyczni Czarodzieje, która działa pod egidą Fundacji Muzyczni Czarodzieje, naprawdę wkładają w te działania warsztatowe masę energii. Ponieważ, tak jak to Bartek zaznaczył, nie chodzi o dydaktyzowanie, a o budowanie dialogu. Dialog zawsze można zbudować tylko we wzajemnym szacunku, we wzajemnym zrozumieniu i w dawaniu sobie przestrzeni na nasze emocje, na eksperymentowanie. Dlatego też bardzo pragnęliśmy połączenia naszych sił, ponieważ scena Jazz Tate, której jestem twórczynią i kuratorką, jest dedykowana muzyce improwizowanej, gdzie właśnie wszystko polega na wzajemnym słuchaniu się, na budowaniu relacji w czasie rzeczywistym, tutaj i teraz, więc są najważniejsze te momenty, ten i teraz. A naszą inicjatywę możemy realizować dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które pochodzi z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. Ja się bałem, ale już mówię, czego się bałem, bo ja skończyłem 11 lat temu resocjalizację i mi się to przypomniało parę dni temu, a bałem się tylko dlatego, że nie wiedziałem, czy ktoś będzie chciał z nami grać, bo jakbyśmy mieli koncert, no to załóżmy byście przyszli, nie, i tam posiedzieli rodzinę i no to hej, nie, więc nie bałem się człowieka, tylko bałem się, że ktoś powie, ale mi się nie chce, nie, w ogóle to sobie grajcie, my poczekamy. A tak było, że wczoraj jak skończyliśmy warsztaty, to ja w życiu bym sobie nie wyobrażał, że tak może być, nie, i to nie jest tam kokietowanie kolegów czy coś, nie? Tylko mówię, Boże, jak będzie przecież nikt mu się nie będzie chciało, nie? Bo inaczej się gra na przykład, jeśli wiemy, że mamy koncert dzisiaj tutaj na placu, myślałem, że to jest nierealne, żeby załoga chciała zagrać jeszcze dla innych, nie? A się teraz założy, idźmy na plac, bo tam wszyscy będą mogli zobaczyć. Czyli moje myślenie przed warsztatami jest kompletnie inne, to się dzieje, jak to powiedziała Karolina, w czasie rzeczywistym, nie? No mega czad. Dzisiaj jako duet mamy wiele zespołów wspólnych, gramy też w oddzielnie, w różnych składach, ale ten materiał, który dzisiaj zagramy, jest specjalnie przygotowany. Wszystko jakby też nastawiliśmy się na to, że pod wpływem chwili coś stworzyć i tak, dla nas jest to bardzo wyjątkowa okazja. Nie, jest to dla nas bardzo specjalne w jakiś sposób i wyjątkowe i ważne. Bardzo pragnę podziękować w imieniu moim Bartka i Agaty Kubrak za otwartość Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, za naprawdę wielki entuzjazm, przychylność, za te wszystkie godziny poświęcone na rozmowy i dopinanie wszystkiego, żeby się to powiodło tutaj jak najpiękniej. Dziękuję wszystkim dowódcom, dziękuję panu Marcinowi, z którym jestem na łączach, który jest chyba wymarzonym wychowawcą więziennym, bo myślę, że stara się po prostu przychylić tego wszystkiego, co może po prostu dać namiastkę takiego prawdziwego życia, które pozwala na bycie sobą i na tworzenie. Super sprawa, uważam. Każda forma zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć, które odbywają się czy z kontaktu ludzi z zewnątrz, czy też skazani mogą korzystać z tych zajęć na zewnątrz, ma niesamowicie korzystny wpływ. To jest poszanowanie kultury, tradycji, poszerzenie ich horyzontów, uwrażliwienie na sztukę, muzykę. Nie do końca wiedzieliśmy, czy będzie możliwość, aby osoby z zewnątrz weszły na teren jednostki, ale jednak przy zachowaniu tych wszystkich, prawda, procedur udało się to zrealizować. Fajna sprawa, bo tak, ludzie przychodzący z zewnątrz nie wiedzą do końca, jak się zachować, bo to jest zakład karny. Jaki charakter przestępstw, jacy ludzie tutaj na co dzień przebywają. Z kolei obserwując naszych podopiecznych, to też wczoraj przy tych warsztatach muzycznych, jak była zmiana instrumentów, okazuje się, że część
naszych podopiecznych gdzieś tam w latach młodości miała styczność z instrumentami. Jeden z chłopaków gdzieś tam w szkole muzycznej na zajęciach uczestniczył. To wychodziło w trakcie warsztatów, że na przykład pan Przemek 25 lat temu grał na gitarze, Krystian trochę kiedyś grał, ale to kompletnie tak nie ma znaczenia. Więc naprawdę kapitalnie to wyszło, godzinka, dwie, widzę, że to się zaczęło wszystko zgrywać. Jest tajne przez poufne, że pan wychowawca napomknął mi dzisiaj, że no chyba trzeba będzie kupić zestaw perkusyjny. Także kontynuacja, mam nadzieję, będzie się odbywała. Tak, w poprzednich latach już były zakupy gitar, perkusji nie mamy, ale syntezator, bębny, system nagłośnienia. Pytaniem jest, czy akurat w danym czasie kary pozbawienia wolności odbywają osadzeni, którym to się podoba, którzy po prostu mają talent, którzy chcieliby uczestniczyć, stworzyć zespół muzyczny, bo w poprzednich latach było tak, że mieliśmy tu zespół muzyczny, który funkcjonował przez 10 lat. No fajne jest to, że oni zaangażowali nas tutaj i dali nam szansę jak gdyby na to, żeby dotknąć ich tych instrumentów i gdzieś otworzyć się przez muzykę i używanie tych instrumentów. W ogóle bardzo fajnie, bo dzisiaj śmieszny dzień, miałem dzisiaj po rano pójść do pracy, ale stało się tak, że zaczął padać deszcz i szef zadzwonił, że nie wychodzimy, bo pracuję na wolności. Ja bardzo wam dziękuję, w ogóle w imieniu swoim i w ogóle wszystkich chłopaków, że prowadzicie taką, że prowadzicie taki styl życia po prostu, że idziecie w miejsca, gdzie wyjątkowo trudnych ludzi, którzy no różne przejścia jakieś życiowe mieli, a zachodzicie tam, bo ja bardzo lubię muzykę ogólnie. Czy muzyka łączy twoim zdaniem właśnie, to jest tak jak się mówi? Bardzo łączy, ale to nie chodzi tylko o muzykę, chodzi o ludzkie serca, bo bez jak gdyby impulsu z serca nie byłoby muzyki i nie byłoby nic. Także dzięki wielkie, jesteście kochani i fajnie, że przyjechaliście. Ja bardzo, bardzo mi na tym zależy, pomimo tego, że bardzo wiele lat spędziłem w więzieniu, gdzieś nadal serce mam miękkie i też bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. Dziękuję. Pragniemy podkreślić, że inicjatywa UFO, czyli Kultura Ufa Miłości, w tym kształcie, że gościmy z muzyką i tworzymy muzykę w zakładzie poprawczym, w zakładzie karnym, będziemy ją tworzyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i w hospicjach, realizowana jest nie tylko przez Bartka, przeze mnie, ale duszą tego projektu jest Agata Kubrak, która jest z nami cały czas duchowo i olbrzymim wsparciem formalnym. Nie ma jej z nami teraz, ale pragnę, żeby to wybrzmiało, że to są trzy takie fundamenty tej inicjatywy. I tak, realizuje ją Fundacja Muzyczni Czarodzieje i Scena Gestate. I to, co jest najpiękniejsze, że właśnie możemy sobie pozwalać na wszystkie emocje. Że nie musimy chować tych emocji pod jakąś powłoką, opancerzać się, żeby się nie popłakać, żeby nie dać upustu tym uczuciom. Tak, wzruszamy się, kiedy się śmiejemy, bo nas coś raduje, to się śmiejemy. Po prostu jesteśmy naturalni i myślę, że to wszyscy czują i też dzięki temu sami sobie na to pozwalają. Nam zależało na tym, żeby UFO lądowało w różnych miejscach w Polsce. To, że jesteśmy z Warszawy i tam działa scena, czy rezyduje fundacja, to nie znaczy, że mamy tam tylko inicjować takie działania. Bartek jeździ z fundacją naprawdę po całej Polsce, przymierzają wzdłuż i wszerz i pragnęliśmy dotrzeć do różnych środowisk, i w miejsca rozrzucone po Polsce, więc byliśmy w zakładzie poprawczym w Mrozach, jesteśmy teraz w Białej Podlaskiej, będziemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy, w hospicjum w Pucku, w hospicjum w Konstancinie i mamy nadzieję, że jeszcze w wielu innych miejscach w ramach innych projektów. Niebezpiecznie za bezpiecznie pachnie tym, co jeszcze nie gotowa przyjąć jestem.
Otwórz okno, bezdomnie może gorzko. Nie zamierzałam być w tej inicjatywie w roli twórcy, natomiast wykluła się taka sytuacja w zakładzie poprawczym dla dziewczyn, że zostałam zapytana podczas koncertu muzyki improwizowanej, czy do tej muzyki można śpiewać. Zaśpiewa pani? Więc ciężko by było powiedzieć nie, a potem padło pytanie, czy z wiersza można zrobić piosenkę. Więc jakby najlepszym dowodem tego, upostaciowieniem, że można z wiersza zrobić piosenkę, było zaśpiewanie swojej piosenki, która powstała z wiersza. Lubię oddychać z tłumem, lecz czasami się gubię. Co najpiękniejsze jest w tym wszystkim, to kiedy słyszymy słowa najwspanialsze w spotkaniu z wami było to, że nic nie zostało odrzucone, że każdy z nas czuł się przyjęty. Dziękujemy za was, że byliście. Mam nadzieję, że nie wiem, za miesiąc, za dwa, za trzy będzie nowa próba. Co roku zawsze gdzieś tam planuję sobie w tym harmonogramie organizację supermeczu. To jest też inicjatywa, w której biorą udział podopieczni. Wszelkiego rodzaju konkursy szachowe, zawody sportowe, no i wycieczki krajobrazowe, ale tu już też pytanie, jak będzie tutaj w ogólnie w środowisku postrzegana ta pandemia, czy będzie można po prostu wyjeżdżać poza tereny jednostki, to już wszystko zależy od góry, prawda? Czy dostaniemy na to pozwolenie i czy będzie można z tego skorzystać.